Tradycją stało się już, że powitanie nowego roku nie może obejść się bez podjęcia postanowień noworocznych. Szczecinianie podczas zabawy sylwestrowej uchylili rąbka tajemnicy i powiedzieli nam o swoich postanowieniach. Tak, przede wszystkim rzucić palenie. Postanowiłem sobie schudnąć, bo jak widać, znaczy no nie widać, bo akurat mam kurtkę na sobie, ale postanowiłem schudnąć i to znacznie, jakieś 10 kilo. To jest moje postanowienie numer jeden. A drugie postanowienie to znaleźć nową pracę. Dużo, dużo zabawy i dużo wszystkiego. Kochać się do końca życia, przynajmniej my dwoje. Schudnąć, rzucić palenie, znaleźć lepszą pracę. Nowy rok to również nowe lub stare, ale niezrealizowane marzenia. O marzeniach także rozmawialiśmy z mieszkańcami Szczecina. Oby było nie gorzej niż w tym roku, a nie było źle. Wcale nie narzekamy. Ja nie powiem, bo się nie spełnią. Marzenia? Mieć dwójkę dzieci. U państwa. Oj, to jest tajemnica. Mieliśmiesz 12. 12 na każdy po 12. Na każdy miesiąc i chciałem... 12 rodzynek. 12 rodzynek po jednej rodzynce i każde życzenie żeśmy wypowiadali na po cichu. Chciałem się dowiedzieć, nie zdradziła mi dziewczyna. Tak samo ja nie zdradziłem. To jest tajemnica. Ale będzie pięknie, będzie świetny rok. Warto jest marzyć i mieć postanowienia. Czy uda nam się je zrealizować? Okaże się dopiero za 12 miesięcy. Miejmy jednak nadzieję, że każde marzenie i postanowienie uda nam się spełnić. Podobno to właśnie wiara czyni cuda. Nie należy jednak zapominać, że w głównej mierze sukces ten zależy od nas samych.